Siema, vlog 11. Przyjechaliśmy dzisiaj trochę popływać na trasach, bo spadło nas sporo deszczu i jeździć nie ma sensu, więc wpadliśmy troszeczkę pokopać. Dziku się wstydzi. No. Ale dobra, idziemy też u góry, opowiemy też, także. Aha! Skieruj tu Paweł kamerę. Nie wiem, czy pamiętacie z innego odcinka, jak to wyglądało. Zabraliśmy się trochę tutaj za tą miejscówę, wyczyściliśmy już tutaj. Tutaj też skieruj. Tam już te krzaki metrowe są wykoszone. Tutaj też. Dżungla amazońska. Tu tylko tak pokaż i wtedy idziemy na górę, nie? Tu skieruj się też. No. Troszeczkę wyczyściliśmy te krzaki, jeszcze będzie dokładniej wyczyszczone. Czy to się kończy tu? No, jak przed chwilą wspomniałem, zalało nas trochę na trasach i nie myślałem, że aż tak zalało, zobaczcie. Musimy odpompować wodę. No to przecież tutaj można wskoczyć na główkę i jeszcze zostanie miejsca. Jesteśmy na trasie z zeszłych zawodów. Pogoda dopisała na właściwie nie na jeżdżenie, a na kopanie. I będziemy na ten rok modyfikowali trochę trasę. Jesteśmy po pierwszych bandach i Rock Gardenie. W zeszłym roku trasa szła przez tą kładkę. Tam mamy lądowanie. Jest chopka i później pionowa ścianka. W tym roku chcemy wprowadzić małe zmiany. Na razie wymyśliliśmy w tym miejscu, że będzie trawers, tutaj jakaś chopka i będziemy nabijać się na tą ściankę, będziemy jeździć po pionie. Minęła godzina, odkąd mówiłem, już jesteśmy dość daleko. Powiedz lewy. Tak, bo ogólnie działamy dzisiaj na trasie tej zeszłorocznej, na której były zawody. Będzie w tym roku kolejna edycja zawodów Storm Downhill Contest. Na pewno damy znać tym, czy to na YouTubie, czy na naszym fanpage'u i tak dalej. Ale postanowiliśmy, że wszystko smutne jak flaki z olejem, po prostu jakiś nowy odcinek dorobimy do tej trasy. Początek na przykład będzie prawie taki sam, będzie poprawione, ale tutaj postanowiliśmy, że nabijemy się wyżej co nieco na ten trawers. Za chwilę będziemy szli tam oglądać dalej. I tu będzie trawers. No i co? No i za chwilę w zasadzie pokażemy dalej, jak to będzie wyglądało, nie? No. Ja aktualnie tutaj właśnie robię mały wjazd na ten trawers i będzie... Co, skieruj kamerę odwrotnie? Bo będzie poprawiony Rock Garden. Będzie zupełnie przebudowany. Także będzie zachodził tutaj, tutaj zaznaczyłem sobie taką linię szpadlami i tu będzie przerobiony właśnie Rock Garden. Prawdopodobnie tam, gdzie jest dziku, będzie zrobiona hopa, taka mała, napędzająca w trawers. No i dalej trawersem będziemy się poruszać coraz wyżej i wyszła koncepcja, że tam w lewo zawiniemy, bo tam jest fajny teren, duży skos i myślę, że będzie coś z tego ciekawego, także za chwilę wam to pokażemy. Doszedłem z grabieniem już do miejsca, gdzie ma być nowy wallride i mieliśmy zakręcać. Dlaczego w tym miejscu nie jesteś? Bo doszedłem tam z grabieniem. Wróciłem tutaj, trzeba się doradzić kierownika, gdzie dalej grabimy. A Maszner będzie testował wjazd na trawersa. Tak, orientacyjnie wstępnie. Ogólnie chcemy, żeby te kamienie już sobie tutaj poleżały na tym nowym trawersie. Więc pewnie wezmę je stąd tymczasowo, a tutaj po prostu dowieziemy innym razem i uzupełnimy. Tak, żeby by było, nie? Okej, mamy tutaj tą traszkę. Rock Garden pierwszy, tutaj zaczynamy trawers na nową trasę. Trawers będzie... W tym roku nie robimy tak, że będzie płasko trawers, tak jak w pokładce.
bo będzie za łatwo, tak? Po prostu tylko ten początek tutaj robimy, usypujemy sobie, żeby było bardziej płasko. Tu będzie przedłużony rock garden, a później trawes już będzie po skosie, tak żeby było ciężej. Bo to co zobaczycie tam na zakręcie w lewo, to naprawdę nie wiem czy... Mam nadzieję, że kamera chociaż rąbek ukaże tego, co widać wszystkim okiem. Dobra, my się przejdziemy właśnie po tej trasie, jak ma teraz iść na nowej edycji. Widzimy tutaj to drzewo na samym środku i z tego miejsca tutaj będzie zaczynał się wall ride, czyli taki drewniany zakręt w lecie, który będzie szedł tutaj, będzie się opierał o to drzewo cały czas po trawersie i tu gdzie widzimy to drzewko, będzie zaczynał się drewniany North Shore, który już nie będzie trawersem, a będziemy jechać po płaskim, po drewnie. I dalej w planach będziemy musieli trochę skopać ziemi, bo wyjdzie pod górkę, ale to nic. Dalej nabijemy się na starą trasę, ale nie z tą zawodów, tylko taką bardziej do latania i będziemy tam wprowadzać dosyć dużo zmian. Także zobaczymy się w następnym momencie, jak już będzie coś do pokazania, bo nie chcemy was nudzić jakimiś timelapsami, nie wiadomo czym. Widzieć teraz jakiś fajny pion jest. No dobra, więc tak się prezentuje efekt naszych dzisiejszych prac. Prac jakoś 3 godzinnych. Tu mamy w planach jeszcze zmodyfikowanie tego początku, wjazdu na ten trawers. Kacper już pojechał. Lewy ładnie grabi. Ja robię, żeby było pięknie teraz. To jest pięknie. Wyczesane jak końskie włosie. No. Myślę, że będzie ciekawie. Jeżeli tu będzie błoto, to myślę, że nie jeden tutaj wyglebi, bo kąt jest naprawdę... Tu jest hopka z zeszłej edycji, a tu jest nowa linia z przyszłej. Tak, tak, tak. Jakieś parę metrów wyżej. No, więc idziemy teraz... Tam jeszcze trochę nie dokończyłem, ale... Idziemy teraz tą linią, która będzie nowa. Tu mamy cały czas trawers. W tym miejscu będziemy myśleć, czy będzie jakaś hopka, czy nie. Mamy tutaj obalone drzewo, nie przeniesiemy tego. I w tym momencie jest kontynuacja też na trawersie.
Tu na dole idzie ta właśnie stara linia. W tym miejscu jest banda z korzeniami. A my idziemy dalej tędy. I teraz zakręcamy właściwie w stronę, w którą nigdy nie budowaliśmy. Tutaj się zaczynają naprawdę strome zjazdy. Ok, i w tym miejscu, tu skończyłem grabić, i w tym miejscu, tu gdzie jest to drzewo, będzie oparty o to drzewo wall ride, który będzie tutaj i będzie zakręcał przez to drzewo tam, w tamtą stronę, będzie oparty później o to drzewo. Tu nie będę schodził z aparatem, bo jest naprawdę stromo. No, później teoretycznie powinien być North Shore od tego drzewa aż do tego. Tu będzie dużo drewna. Następnie mamy, w sensie jeszcze się nie zdecydowaliśmy, czy pójdziemy od tego North Shore'a tam w dół i będziemy nabierać prędkości na kolejny odcinek, czy pojedziemy trochę do góry i skrócimy tą linię. To jeszcze pozostanie nam do obgadania z chłopakami. Na razie będziemy tu na razie kończyć na dzisiaj. Tu nie będziemy odgrabiać, tam na razie jakieś krzaczki wykosiłem, co by było przejrzyście. I tak się to prezentuje. Nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Dalsza część tej linii będzie naprawdę kozacka, będzie kolejne drewno. Może stąd zobaczymy. Tam jest taka dziura. I tam będzie naprawdę wielki wall ride, który będzie znów z wybiciem w lądowanie i znów nabierzemy prędkości. No naprawdę trasa będzie kozacka. Sam się nie mogę już doczekać. Jak będzie można to przetestować. No i tak przeglądałem jeszcze wasze komentarze pod starymi filmikami naszymi. I tam ktoś pytał właśnie, na której linii będą zawody z Storm Dog Hill Contest 2018, więc tak oto tutaj właśnie zaprezentowaliśmy mniej więcej, jak to będzie przebiegało. Myślę, że będziemy dalej tutaj teraz robić, bo pogoda niestety jak na styczeń to nie jest zimowa, tylko można rzec, że mamy piękną wiosnę tej zimy. Bo jest ciepło i można w sumie robić, więc czemu nie? No, także my się jeszcze troszeczkę tutaj pobawimy i będziemy się zwijać. Także dzisiaj to będzie tyle. Więc zostawcie po sobie ślad w postaci łapki w górę. Dajcie subskrypcję, dzwoneczek, co by być na bieżąco. A my tu robimy jakieś ostatnie poprawki. I będziemy kończyć na dzisiaj.